nad poprzeczką. Po 63 minutach gry wynik bezbramkowy i mecz, który z pewnością nie jest zbyt ciekawy, nie stoi na wysokim poziomie i rozczarowuje. Myśleliśmy, że to spotkanie będzie meczem kolejki. Wiadomo, że obydwa zespoły bardzo potrzebują punktów, no ale póki co niewiele się tutaj działo. W pierwszej części spotkania zaledwie jeden celny strzał na bramkę. Piłkarz Lechii Gdańsk Unton strzelał, ale prosto w bramkarza Sokoła. Tyszanie w zasadzie stworzyli jedną groźną sytuację. Po akcji Konona do podania nie doszedł Bizacki, ale ani razu nie udało im się trafić w światło bramki. Podam składy, w których grają teraz na boisku obydwa zespoły. Najpierw goście w zielonych strojach w bramce Gładyś, dalej Sadzawicki, Mosur i Pawlak. W drugiej linii Kupsik, Unton, Rajkiewicz i Ciliński. I w ataku Suchomski, Król i Grat. Dwie zmiany. W pierwszej połowie grał Grzegorz Motyka, za niego wszedł Kupsik. A Emanuela Tetecha zmienił Sławomir Suchomski. Natomiast Tyszanie w bramce Dudek, w obronie Matore, Piotrowicz, Kos, Nawrocki, dalej Jaskulski, Wilk, Gorszkow, Prusek, Bizacki i Jahaja. Już po 4 minutach kontuzji doznał Przemysław Bereszyński, za niego wszedł na boisko Janusz Nawrocki, który także nie jest w pełni sił, a w 50 minucie Krzysztofa Konona zmienił najskuteczniejszy w zespole tyskim Bogdan Prusek. Kontuzji doznał jeden z piłkarzy Lechii Olimpii Gdańsk. Przerwa w grze. Jest arbiter dzisiejszego spotkania, pan Zbigniew Przesmycki z Łodzi. Na liniach pomagają mu Andrzej Majchrzak i Wiesław Surlit. Pan Przesmycki jest sędzią klasy międzynarodowej. Prezentuje dobry poziom sędziowski. Niestety nie można tego powiedzieć dzisiaj o piłkarzach, którzy grają bardzo słabo. Na noszach opuścił boisko jeden z piłkarzy Olimpii Lechii Gdańsk. Przez najbliższe kilka minut najprawdopodobniej goście grać będą w dziesiątkę. Kupsik, ale jest Nawrocki. Kupsik wywalczył piłkę, zagranie na prawą stronę do Grzegorza Króla. Ten ma troszeczkę swobody, daleko od niego Bizacki. Król. I Prince Matore. Jest szansa na kontrę, z przodu jest Musa Jahaja, ucieka też Prusek, do niego zagranie, prosto jednak pod nogi Pawlaka. Szkoda, bo była szansa na szybki atak zespołu tyskiego. Atak przy piłce Lechici. Może wreszcie to spotkanie nabierze kolorów, będzie szybsze. Pawlak. Na lewo do Rajkiewicza. Wszystko to w wolnym tempie. Nie ma jakiegoś szybkiego podania. Teraz dużo swobody ma Ciliński. Walczy tam Kos. Wpada w pole karne jeden z zawodników Lechii. Na szczęście obrońcy poradzili sobie. Jaskulski. Na lewo do Jahaji. Nie wiem, czy nie było to za długie podanie. Tak jest. Poradził sobie Piotr Mosur. Aut dla gospodarzy. Wilk. Jaskulski. Piłka wyszła na aut bramkowy. Czaili się w polu karnym i Prusek, i Jahaja. Dośrodkowanie Jaskulskiego było jednak niecelne. W bramce gdańskiej Lechii Dariusz Gładyś, Piotr Wojdyga, ten, który dotychczas był pierwszoplanową postacią między słupkami gdańskiej jedenastki, jest kontuzjowany. Dariusz Gładyś dopiero debiutował wiosną tego roku i spisuje się jak na razie nie najgorzej. Dudek kontrolował tą piłkę po strzale Króla. Minęła ona światło bramki.
Jest także na stadionie przy ulicy Edukacji w Tychach grupka kibiców z Gdańska, około 15 osób, którzy zdecydowali się na tą daleką podróż, aby dopingować swój zespół w meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dudek. Na spalonym jeden z piłkarzy Sokoła, konkretnie Yahya. Po raz kolejny Tyszanie dają się łapać w pułapki offside'owe. Nie pierwszy to taki obrazek z tego meczu. Na stadionie jest trener reprezentacji Polski, Antoni Piechniczek, ale o tym może za chwilę, bo Kupcik na pozycji lewoskrzydłowego. Niecelne dośrodkowanie. W sobotę trener Piechniczek był na stadionie Górnika Zabrze. Zabrzanie podejmowali szczecińską Pogoń. Na pewno było to dużo lepsze spotkanie od tego, które mamy okazję dzisiaj oglądać. Jest także na stadionie Mariusz Czerkawski. Niegdyś tyski hokeista, występujący teraz w zawodowej lidze NHL. Aut dla gospodarzy. Prusek, uprzedził go jednak Rajkiewicz i będziemy oglądać kolejny rzut rożny. Niewiele wynikało z tych stałych fragmentów gry w pierwszej części spotkania. Zobaczymy, czy teraz Tyszanom uda się zagrozić Lechii Gdańsk. Piłkę ustawia Krzysztof Bizacki w polu karnym i Piotrowicz. I wysoki kos. Kos wyskakuje do piłki. Jest tam Yahya. Yahya jeszcze raz. Zamieszanie. Matore. Wychodzą z własnego pola bramkowego piłkarze Lechii. Niedokładne dośrodkowanie Nawrockiego. Trójką wychodzą piłkarze z Gdańska. Ciliński. I będzie rzut wolny około 2 metrów od narożnika pola karnego. Szybko wyprowadzili tą kontrę gdańszczanie. Będzie szansa na stworzenie groźnej sytuacji pod bramką Jerzego Dudka. Jest tam Tomasz Unton. On prawdopodobnie będzie wykonywał ten rzut wolny. Specjalista od stałych fragmentów gry. Niedawno w meczu ze Stalą Mielec z rzutu wolnego zdobył przepięknego gola. Ale teraz chyba zdecyduje się na dośrodkowanie. Dwuosobowy mur. Jednak bezpośrednie uderzenie. No i kłopoty miał Dudek przy tym strzale. Na pewno zasłonięty był przez kolegów z drużyny. Piłka skozłowała tuż przed nim i sprawiła mu nieco kłopotu. No ale to była jedna z niewielu groźnych sytuacji w drugiej połowie tego meczu. Tyszanie. Wilk. Nieprzepisowo atakowany przez Kupsika. Będzie żółta kartka dla tego piłkarza. Prawdopodobnie krytykował decyzję sędziego Zbigniewa Przesmyckiego i stąd żółty kartonik dla Marcina Kupsika. Wcześniej żółtą kartką ukarany został Piotr Mosów. Wilk. Próbował uciekać tam prawą stroną Matore. Wysoka piłka. Yahya, ale nad poprzeczką. Trenerem Sokoła jest oczywiście Bogusław Kaczmarek. Człowiek, który przez wiele lat związanych był z Gdańskiem. Prowadził tę drużynę. Zna doskonale kilku piłkarzy. Można powiedzieć, że wielu z zawodników drużyny gości pierwsze piłkarskie kroki stawiało właśnie pod okiem Bogusława Kaczmarka. Także trener Lechii obecny, Stanisław Stachura, który zmienił Huberta Kostkę, pracował już wcześniej w Gdańsku i także zna doskonale tą drużynę. Niecelne dośrodkowanie Suchomskiego, ale jeszcze tam zamykał po prawej stronie tą akcję Pawlak. Chciał ratować przed rzutem rożnym Jerzy Dudek. Niezbyt szczęśliwe było to zagranie
Piotrowicza. Będzie rzut rożny dla Lechi. Unton. Czterech, teraz pięciu piłkarzy, bo jest i Rajkiewicz jeszcze w polu karnym. Po lewej stronie ucieka Pawlak. Do niego adresowana była piłka. Dobrze ustawiony był Kos. Ale przy piłce w dalszym ciągu goście. Adam Grat. Do Sadzawickiego. Prusek. Wilk, z przodu jest Jachaja, ma troszeczkę swobody. Wybrał Wilk Pruska. Prusek. I bardzo dobrze Piotr Mosur. Od razu szybko na prawą stronę. Do Untona. Unton. Poradzili sobie piłkarze Tyskiego Sokoła. Jaskulski. Brat naszego reprezentacyjnego obrońcy. Prusek. Wilk. I 1-0. Wreszcie udało się piłkarzom Sokoła zdobyć bramkę. No i ten zawodnik, który jest tak ważny w tyskiej jedenastce. Robert Wilk po podaniu Bogdana Pruska i Tyszanie prowadzą 1-0. To czwarty gol Roberta Wilka w tym sezonie. Bardzo ładne uderzenie. Wyciągnął się jak długi Gładyś, ale był bez szans. No wreszcie ożył ten stadion. Załamani piłkarze gdańskiej Lechii jakby nie wierzyli jeszcze w to, co się stało. 31. minuta drugiej połowy. 1-0 dla Sokoła Tychy. Zobaczymy, jak teraz zagra zespół gdański. Czy rzuci się do ataku? Czy będzie starał się odrabiać straty? Od razu ruszył Suchomski, obok niego Matore. Na pewno będziemy teraz świadkami lepszego spotkania niż przez te 70 minut. Suchomski. Dobra interwencja Prince'a Matore. Będzie rzut rożny dla gdańskiej Lechii. Zostawił Kupsik piłkę Cilińskiemu, daleki wrzut na pole karne, świetnie tam poradził sobie Gorszkow, jest Bizacki, tylko czterech obrońców pozostało na połowie gdańskiej Lechii. Jachaja faulował. Spieszy się teraz gdańszczanom, trudno się dziwić, do zakończenia spotkania około 14 minut. Ta porażka stawiłaby ich w bardzo trudnej sytuacji. Gorszkow. Do Roberta Wilka. Za krótko. Jest Pawlak. Ale tam nie ma nikogo, jest tylko Jerzy Dudek. Jerzy Dudek, bramkarz, który wiosną zasilił Tyskiego Sokoła. W ostatnich dwóch spotkaniach bronił Dariusz Płaczkiewicz. Jerzy Dudek był kontuzjowany, ale kiedy tylko powrócił do pełnej formy, stanął między słupkami w zespole tyskim. Jaskulski rozpocznie wyrzutem z autu. Będzie chyba także daleki wrzut w stronę pola karnego. Do Pruska. Nie dał się nabrać jednak na to wszystko Pawlak. Dobrze Kos. I Gorszkow. Który cofnął się do linii defensywnych po tej kontuzji Bereszyńskiego. Sadzawicki. Teraz coraz częściej obrońcy wspomagają swoich kolegów z drugiej linii ataku w zespole Lechii. Suchomski. Dobry technik Suchomski. I Kos. Jeszcze jest Kupsik. Cofnięci na własną połowę Tyszanie. Suchomski.
bardzo nieczysto uderzył piłkę. Niecelny strzał. Często lewą stroną starają się atakować piłkarze Olimpii, jakby licząc na to, że ta strona boiska będzie dla nich lepsza, że tutaj obrońcy są do ogrania. Natomiast zespół Tyski także lewą stroną atakuje. Częściej oglądamy właśnie ataki tą częścią boiska. Rozpocznie od własnej bramki Jerzy Dudek. W 6 ostatnich spotkaniach obydwa zespoły zdobyły po zaledwie 2 bramki. W sobotę wreszcie przełamał się Sokół, zdobył gola w meczu w Częstochowie z Rakowem, ale był to gol z rzutu karnego. Wreszcie bramka z akcji. To powinno cieszyć trenera Bogusława Kaczmarka, który stoi tam cały czas przy linii. Głośno pokrzykuje wraz z Markiem Kostrzewą. Oto ten pan, który teraz wsadził ręce do kieszeni, to oczywiście Bogusław Kaczmarek. Matorę. Tak na wszelki wypadek na aut. Suchomski, znany z tych swoich dalekich wrzutów. Wilk stracił piłkę. Unton do Mosura. Nawrocki. Ponownie Mosur. Tym razem na prawą stronę. Dobrze cofnięty Bizacki. Prusek. Nie dojdzie chyba do tego podania. Próbował jeszcze zagrać w stronę Jahai. Nie udało się. Jednak brawa za tą akcję i za ambicje dla Pruska od tyskiej publiczności. Liga zaczyna grać systemem sobota-środa. Już w sobotę i w niedzielę następna kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Sokół wyjeżdża do Wronek na mecz z Amiką. Olimpia podejmuje na własnym stadionie Hutnika Kraków. Jest tutaj także na stadionie w Tychach trener krakowskiej jedenastki Jerzy Kasalik i obserwuje swojego kolejnego rywala. Przypomnijmy, że wczoraj odbyło się jedno spotkanie, we wtorek. Hutnik właśnie zremisował bezbramkowo na własnym stadionie z częstochowskim Rakowem. Ucieka Jahaja, żeby nie spalić. Udało się, cofnął się, ale teraz już jest pod polem karnym. Nie ma jednak nikogo w polu karnym. Jahaja sam. Minął dwóch obrońców Jahaja. Dlaczego nie zdecydował się wcześniej na podanie? Teraz dopiero odegrał do tyłu. Bizacki. Dobrze ofiarnie bronią Lechici. Jeszcze nie koniec, chociaż teraz przejmie piłkę bramkarz Lechi Gładyś. O, szkoda, że nie zdecydował się wcześniej na podanie Jahaja. Może większe zagrożenie byłoby z tej akcji. Może padłaby druga bramka, która niewątpliwie rozstrzygnęłaby już losy tego spotkania, tak? Jeszcze około 10 minut do końca i tylko 1-0. A w ataku zespół Lechi Olimpii Gdańsk. Dobrze, że był tam Nawrocki po strzale Pawlaka. Nie może chwytać piłkę do rąk Gładyś, stąd to niecelne zagranie prosto pod nogi Wilka. Dudek. Suchomski. I Wilk. Sadzawicki. Ciliński. Na prawą stronę. Suchomski. Pole karne, niebezpieczna sytuacja. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Piotrowicz. I wyjaśnia sytuację Nawrocki. Nie było spalonego. Jahaja był na swojej połowie boiska.
Teraz idzie mu w sukurs Jaskulski po prawej stronie. Dlaczego Jahaja nie zagra do Jaskulskiego? Jahaja. Teraz do Jaskulskiego. Jaskulski! Jeden zwód. Za lekko. Szkoda. Doskonała sytuacja przed Sokołem na zdobycie drugiej bramki. No ale w końcówce wreszcie zrobiło nam się spotkanie, jakiego oczekiwaliśmy. Cios za cios. Suchomski. Nic nie było. Arbiter spotkania, pan Zbigniew Przesmycki, nie zareagował, choć Suchomski, padając na pole karne, takim błagalnym wzrokiem spojrzał w stronę arbitra dzisiejszego spotkania. Około 8 minut do końca. Sokół Tychy w meczu o życie prowadzi z Lechią Olimpią Gdańsk 1-0. Mówiono tutaj też w kuluarach o pewnym kontekście tego meczu. Przecież zarówno Sokół Tychy, jak i Lechia Olimpia Gdańsk to zespoły, które powstały po fuzji. Obydwie drużyny, i Gdańska, i Tyska, grały przecież w trzeciej lidze. Połączenie się z Olimpią Poznań i Sokołem Pniewy spowodowało, że kibice w Gdańsku i w Tychach mogą oglądać pierwszą ligę. Tomasz Unton, mający za sobą grę warszawskiej Legii. Jeden z talentów niegdyś w naszej ekstraklasie. Wilk, Prusek. Z przodu jest Jahaja i Jaskulski. Poradzili sobie obrońcy, a konkretnie Marcin Kupsik. Unton ma już 25 lat i jest reżyserem gdańskiej jedenastki. Innym zawodnikiem, który także grał w warszawskiej Legii, jest oczywiście Piotr Mosur, którego śląscy kibice pamiętają doskonale z występów w chorzowskim Ruchu. Prusek wywalczył rzut rożny. Tak w stylu Włodzimierza Smolarka z pamiętnych Mistrzostw Świata w 1982 roku. To skojarzenie, które kojarzy się oczywiście z trenerem Antonim Piechniczkiem, który jest dzisiaj na tyskim obiekcie. Mizacki teraz krótko do Wilka. Obok niego jest Unton. Teraz Wilk przy narożniku boiska, atakowany przez dwóch zawodników Lechii. Out dla gospodarzy. Mizacki. Próba zagrania w stronę Pruska. Gorszkow. Dużo walki w całym dzisiejszym spotkaniu oglądaliśmy na boisku. Będzie jeszcze jedna zmiana w zespole Sokoła. Na ławce jest jeszcze Zbigniew Konieczko, Maciej Bykowski i rezerwowy bramkarz Dariusz Płaczkiewicz. W końcówce któregoś z zawodników z pola powinniśmy oglądać na murawie. Faul. Piotr Mosur tam energicznie stara się ustawić piłkę. I rozpocznie od własnej bramki Gładysz. Obydwa zespoły przetrzebione kontuzjami. W zespole Sokoła Tychy nie gra w dalszym ciągu Mazur, nie gra także Rzepka. Rzepka prawdopodobnie nie wystąpi już do końca tego sezonu. Natomiast oprócz Wojdygi w Lechii kontuzjowany jest jeszcze ostatni obrońca tego zespołu, Juliusz Kruszankin, który zasilił gdańską drużynę wiosną z Bełchatowa. Ostatnie 3 minuty spotkania. Teraz zmiana w drużynie Sokoła Tychy. Na boisko wejdzie Zbigniew Konieczko. Ten zawodnik także
borykał się z kontuzjami tej wiosny, a opuści je Dariusz Jaskulski. Brawa dla Jaskulskiego za to spotkanie. Gdyby wykorzystał tą sytuację z 80 minuty, te brawa byłyby jeszcze bardziej rzęsiste. A przez ostatnie kilka minut trener Bogusław Kaczmarek zdecydował się na wystawienie Zbigniewa Konieczki. Pomocnika, zawodnika doświadczonego, który pomoże Sokołowi w utrzymaniu tego korzystnego rezultatu. Nawrocki. Prusek nie dojdzie do piłki, jest Mosur. Rajkiewicz. Jeszcze aut dla gości. Kolejny daleki wrzut na pole karne. Dobra interwencja Nawrockiego. Jeszcze jeden rzut rożny. 8 piłkarzy na polu karnym. Został tutaj tylko jeden zawodnik pilnujący Pruska. Tłok przed bramką Jerzego Dudka. Będzie chyba jeszcze jeden rzut rożny. Tak jest. Wybijał piłkę Tomasz Kos. Nerwowe te ostatnie minuty. Dudek pewnie chwyta piłkę i rozpocznie zaraz od własnej bramki. Dobrze ustawił się, pewnie chwycił piłkę i może rozpocząć akcję swojej drużyny. Zrezygnowany Tomasz Unton. Końcowy gwizdek, uniesione ręce w górę piłkarzy Sokoła. Sokół Tychy wygrał w meczu o życie z Lechią Olimpią Gdańsk 1-0 po bramce Roberta Wilka. Zatem szczęśliwe zakończenie tego spotkania, które interesujące było tylko w ostatnich 20 kilku minutach. Serdecznie gratulujemy trenerowi Kaczmarkowi i piłkarzom tyskim. Następne spotkanie już w sobotę. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko ze stadionu w Tychach, skąd mówił Bożydar Iwanow.